Rok 89 był nadzieją na normalność. Bo oto otworzył się mityczny Zachód, będziemy członkiem wielkiego braterstwa cywilizowanych narodów. Miałem 22 lata, wyszedłem z redakcji tygodnika Na Przełaj. Zobaczyłem w sklepie polędwicę sopocką bez kartek. Taka długa, pachnąca, to było coś nieprawdopodobnego. Nikt, kto wtedy nie był człowiekiem dorosłym, nie odczuł dotkliwości systemu, który był przedtem, tego nie doceni. To może był palec Boży, to może było diabelskie szczęście. Na pewno to było dzieło nas, Polaków. Wyzwolił w nas tę przedsiębiorczość, która była w Polsce przysłowiowa, ale nierealizowana. Bym bardzo chciała ludziom, którzy w tamtych latach otwierali szczęki, handlowali na bazarach, jeździli do Turcji po dżinsy i robili różne inne rzeczy, żebyśmy dzisiaj powiedzieli im dziękuję. Marzenie stają się rzeczywistością. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. 30 lat polskiej wolności to jest czas nienotowanej prosperity. To jest niezwykły czas, który daje możliwość ekspansji polskiej sztuki i kultury na rynki zagraniczne. I dla nas jako sportowców także przemieszczania się i zwiedzania innych miejsc, trenowania w innych miejscach. Na 30-lecie tego czasu bym życzył Polakom, żeby nie wierzyli tak bardzo w to, co jest czarne i w to, co jest białe. Powinniśmy doceniać każdego dnia to, co mamy i szukać nowych wyzwań, no bo to jest podstawa. Usuwanie granic, przeszkód, szukanie porozumienia, budowanie razem dobra wspólnego, no to jest w końcu tak właściwie w założeniu chrześcijańskim, że to jest na granicy oczywistości.